Może w bardzo niezręczny, niestosowny sposób, ale Jan Pieczak potępił i obozy koncentracyjne, i fakt przewożenia migrantów. I on jest synem kogoś, kto zginął na Pawiaku. Ja, mój dziadek zginął w Auschwitz. Dziadkowie mojej zastępczyni, która prowadziła wtedy program, która się zresztą zdystansowała od tej wypowiedzi, też byli więźniami obozów koncentracyjnych. My tu mamy doświadczenie i mamy wrażliwość na to, czym są obozy koncentracyjne i jak należy podchodzić do tego. Pan Bodnar nie musi o to troszczyć, wiem, jak na to reagować. Natomiast tu nie chodzi o żadną troskę ani o imigrantów, których chcą tu siłą ściągać i rzeczywiście umieszczać w obozach, może nie koncentracyjnych, ale umieszczać, bo na tym polega to przewożenie siłowe. Tak, gdyby oni chcieli wjechać, to by tutaj wjechali. Ani tutaj nie chodzi o żadną pamięć historyczną czy szacunek dla ofiar, który jest absolutnie w polskiej pamięci bardzo ważny. Tu chodzi o to, żeby znaleźć jakikolwiek pretekst do uderzenia w Telewizję Republika, do zrobienia nam krzywdy, jak nie od tej, to od tamtej strony. Dlaczego? Dlatego, że cała operacja z atakiem na media publiczne się nie udała, bo widzowie przeszli natychmiast do kolejnego medium. Ale powiem panu, panie Bodnar, jeszcze jedno. Udający kiedyś Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli zdusicie kolejne media pałkami, prokuratorami, to i tak my będziemy nadawać, choćby z zagranicy. Nie dacie rady. Wolności słowa się nie da stłumić, nie da się Polaków zastraszyć. A pan niech sobie poczyta podręczniki o bolszewikach, jak skończyli. Ostatecznie zawsze wolność słowa wygrywa. Nie dacie rady.